Kładziemy się na plecach, nogi zgięte, stopy oparte o matę. Kręgosłup jest w neutralnym ułożeniu, czyli nie dociskasz lędźwi do podłogi, do maty. Przejdź, synetku. Piłka jest między kolanami. Ty też, tak? To siadaj, kładź się tutaj. Opa, i będziesz też ćwiczył, tak? Dobra. Au, już. Z wydechem ściśnij piłkę, równocześnie aktywując dno miednicy, podciągając do góry, aktywując mięśnie brzucha. Z wdechem rozluźnij. To jest takie uczucie, jakbyś właśnie wyciągała chusteczkę, podciągamy do góry, rozluźniamy. Wydech. Ściśnij piłkę, podciągnij, aktywuj dno miednicy, poczuj, że tutaj dole brzucha się też włącza. Rozluźnij. Wydech, ściśnij, podciągnij do góry i rozluźniamy. I teraz to samo, tylko dodamy uniesienie bioder. Wydech, ściskam kolana, unoszę biodra do góry. Rozluźnij. Na wdechu wszystko puszczam, rozluźniam i wydech jeszcze raz do góry. I rozluźniamy. Wydech. Ściskam. Unoszę do góry. Zobacz, w której wersji łatwiej coś poczujesz. To też nie jest tak, że musisz wszystkie te ćwiczenia wykonać jedno po drugim. Puść i weź sobie teraz dużą piłkę. Bardziej chciałabym, żebyś zobaczyła, w którym ćwiczeniu tobie jest najłatwiej aktywować mięśnie i najlepiej je czujesz. Teraz troszkę inna wersja, z dużą piłką. Piłkę opieramy sobie o uda. Kręgosłup jest cały czas w neutralnym ustawieniu. Piłkę opieram o uda, ręce oparte o piłkę. Z wydechem ściskam piłkę. Nie wiem, czy będzie widać, co się dzieje z brzuchem. Wydech. Rozluźnię. Wydech, naciskam na piłkę dłońmi, naciskam kolanami, rozluźniam. Dodawaj do tego cały czas świadomą aktywację mięśni w namiednicy i aż poczujesz też aktywację brzucha, zwłaszcza będziesz to czuła w dole brzucha. Kolejna wersja tego ćwiczenia. Wydech, jedną rękę mocno wciskam w piłkę, druga ręka idzie za głowę. Zobacz. Wdech, wraca. Wydech. Wdech, wraca. Wydech. Zobacz, czy bardziej czujesz z małą piłką, czy z dużą piłką. Jeszcze inna wersja. Piłka jest na podłodze, stopy są oparte o piłkę i na początku tylko ściskam stopy w piłkę. Tutaj to nie będzie raczej ćwiczenie, które robimy na samym początku, bo obie nogi są uniesione, są wprawdzie oparte o piłkę, ale są uniesione z podłogi. Ściskam pięty w podłogę. A w zasadzie ściskam pięty w piłkę, a piłkę w podłogę. Zawsze z wydechem. Jeszcze trochę bardziej rozbudowana wersja tego ćwiczenia. Wciskam jedną piętę, drugą nogę podnoszę. Świetnie. Ciśnij, drugą podnieś. Tutaj już próbujemy aktywować i zapewnić sobie wsparcie mięśni głębokich dla ruchu. Na razie to jest nieduży ruch, nieduża dźwignia. Wydech, wciskam jedną piętę, podnoszę drugą. I hop. Dobra. To było z dużą piłką. Jeżeli nie masz żadnego sprzętu teraz przy sobie, a chciałabyś coś poćwiczyć, to teraz jest moment dla Ciebie. Ręce na uda, wydech, wciskam ręce w uda i równocześnie aktywuję dno miednicy. Czyli to się nic nie będzie działo samo, to jest świadoma aktywacja. Aktywuję dno miednicy, podciągam do góry i być może tutaj poczujesz, jak brzuch się włącza. Celem tych ćwiczeń jest właśnie ta świadomość, poczucie, że brzuch pracuje, że brzuch się włącza. Jeżeli wiesz już, o co chodzi, to teraz próbujemy uzyskać tą aktywację poprzecznego, czyli napinam, robię wydech, aktywuję dno miednicy i podnoszę zgiętą nogę. Wdech, rozluźniam. Zawsze jest najpierw wydech, on delikatnie poprzedza ruch, tak żeby mięśnie zdołały się aktywować, żeby to nie było takie sobie machanie nogami, tylko bardzo świadomie wydech, aktywacja,
i dopiero unoszę. To jest takie uczucie, że to aktywacja, uniesienie, ciągnięcie do góry mięśni głębokich będzie ci podciągała nogę. Nie chcę, żeby twoja miednica się ruszała. Możesz sobie położyć ręce na biodrach. Jeżeli robisz to powoli, świadomie z aktywacją, jeżeli mięśnie pracują prawidłowo, to twoja miednica w ogóle nie powinna się bujać. Nie powinno się zmienić ułożenie kręgosłupa, czyli przy podniesieniu nogi do góry, nie powinien się przyklejać odcinek lędźwiowy do maty. W tej pozycji, jak z której jesteśmy, pokażę ci też jeszcze jedno ćwiczenie. Dobrze, masz banan. Przejdź, myszko. A zaraz zjemy banana. Taśma mini bend na dłoniach, wydech, rozciągam. To jest już trochę trudniejsze ćwiczenie, też raczej nie na początek, bo tutaj już trzeba wiedzieć, jak ten brzuch aktywować, ale jest też stosunkowo bezpieczne, bo nadal leżysz. I hop, wydech, rozciągnij, poczuj, jak mięśnie się napinają. I jeszcze. Czujesz? Mam nadzieję, że tak. Okej. Oczywiście każde z tych ćwiczeń podnosimy się, jeszcze pokażę ci parę ćwiczeń w plęku. Każde z tych ćwiczeń można sobie rozwijać, rozbudowywać w momencie, kiedy ta świadomość jest już większa i mięśnie są silniejsze. I jeszcze pokażę ci parę ćwiczeń w plęku. Przyjmujemy sobie pozycję, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, łokcie nie są zablokowane, uważaj na to, zwłaszcza jeżeli masz przeprosty, neutralne ustawienie kręgosłupa, nie podwijanie miednicy. I na początku spróbujemy wciskać w podłogę dłoń i kolano po skosie, czyli to nie będzie wyglądało jak żaden ruch, ciało się nie ruszy, a ty z wydechem wciskaj w podłogę. Wciskaj i poczuj, czy coś się dzieje z brzuchem. Później będziemy sobie ten ruch rozbudowywać, ale na początku, na tej fazie nauki aktywacji, wystarczy tylko wciskać. Wciskać. Inny sposób? Spróbuj się bujać. Przenosić ciężar ciała do przodu, do tyłu. Kiedy idziesz do przodu, wydech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech. Wdech. Możesz dodać sięganie ręką. To już jest dużo mocniejsze ćwiczenie, bo tutaj już jak widzisz, mamy mniej punktów podparcia, ale też być może poczujesz, jak się włączają mięśnie, które w momencie, kiedy odrywam rękę, przynoszę ciężar ciała do przodu, tutaj się włączają mięśnie, żeby ustabilizować mi sylwetkę. I z tego ćwiczenia można oczywiście jeszcze dalej budować, a przechodzić do raczkowania. I tak to się powolutku, krok po kroku buduje i przywraca tą funkcję. Jeszcze jedno fajne ćwiczenie, które możesz wykonywać zawsze i wszędzie, w każdej pozycji. Pokażę ci je w plęku. Stare, dobre ruchy miednicą. Neutralne ustawienie miednicy i teraz na wdechu wypinam pupę, na wydechu podwijam, aktywuję. I wydech. Być może poczujesz, jak ładnie się napinają tutaj mięśnie. Niech cię to nie skusi, żeby potem cały czas chodzić z taką podwiniętą miednicą, bo czujesz, że mięśnie są napięte. To nie o to chodzi. Pamiętasz, mówiłam o tym w pierwszej części, że mięsień poprzeczny brzucha nie może być też nadmiernie spięty. Chcemy, żeby był tak jak na miednicy, elastyczny i reagował na zmiany ciśnienia. Wydech i wdech. Ok. To było kilka propozycji, żeby uruchomić, poczuć, jak pracuje mięsień poprzeczny brzucha. To nie jest proste, jeżeli jesteś po porodzie, jeżeli wcześniej tego nie ćwiczyłaś przed ciążą czy w ciąży, to może być na początku trudno poczuć tą głęboką pracę i poczuć, że to ci właśnie daje stabilizację do ruchu. Dlatego te ćwiczenia są takie powolne, pracuje się bardzo świadomie z dnem miednicy, świadomie z oddechem, przyjmuje się różne pozycje. Zaczynamy od dołu, żeby było prościej i stopniowo budujemy. No i tak jak wspominałam już kilka razy, to nie jest jedna jedyna rzecz, która
pomoże Ci naprawić brzuch po porodzie. To jest tylko jeden z elementów, ale bardzo ważny. I tak jak mówię, to nie jest jakiś trening, który masz zrobić, te wszystkie ćwiczenia jedno po drugim po 10 razy. Bardziej zrób sobie je wszystkie, zobacz, w którym z tych ćwiczeń najlepiej czujesz brzuch, najłatwiej Ci jest aktywować, zostań przez jakiś czas przy tym ćwiczeniu, potem spróbuj innego. A i tak sobie stopniowo buduj swoją drogę do fajnego, zdrowego, ładnego brzucha. Ok, to tyle. Idę ratować sytuację w domu. Na razie.